Andrzeju, finał Voice of Poland, 8 edycja za nami. Jakie emocje? No, na szczęście jest już po i mogę sobie wziąć głęboki oddech, wypuścić powietrze i jutro spać naprawdę bardzo, bardzo długo. Tym bardziej, że czekają nas jeszcze tutaj wesołości poprogramowe. Państwo myślicie, że tego nie ma? Jest! Będzie wesoło, będzie bankiet. Chyba będziecie świętować Michała urodziny 27. O, no właśnie, nawet nie wiedziałem, które, ale teraz już wszystko wiadomo. To jest jasne, że ten program jest emocjami dla nas wielkimi. Powiedziałem po polsku? To są wielkie emocje. Udział w tym programie, niezależnie od tego, czy osoby, na które stawiamy, potem wygrywają, czy są w stanie dobrnąć gdzieś tam do tych niższych miejsc, zawsze trener się angażuje i to prawda, że po kilku edycjach angażuje się emocjonalnie troszeczkę spokojniej. Nie znaczy, że mniej, ale spokojniej, bo trzeba jeszcze żyć koncertowo, tak, pomiędzy programami. Ja wydałem jeszcze przed chwilą płytę, więc naprawdę moje życie toczy się w bardzo dużym biegu i tak naprawdę, jeszcze wracając do tych emocji, podkręcanie ich wcale nie pomaga zawodnikowi. Raczej moje doświadczenie wskazuje na to, że no, jak w przypadku Szczygiełka, mówiłem mu cały czas: ej, wyluzuj, daj spokój, co ma być, to będzie, nauczyłeś się dobrze, nie potrafisz śpiewać, świetnie, nie o to chodzi, masz w sobie taki urok i nie potrafisz śpiewać, powiedziałem troszeczkę żartobliwie, ale coś w tym jest, no kurczę, on Pavarottim nigdy nie będzie, natomiast Bob Dylan też nie jest Pavarottim i Bob Marley nie był, więc niech on będzie Bob Szygieł i będzie wszystko dobrze.